Przekaz od Ducha Świętego. 15 kwiecień 2023 roku, Sobota, Wigilia Bożego Miłosierdzia. Słowo Ducha Świętego. Czym jest Boże Miłosierdzie? Objawiło się ono już na początku dziejów. Boże Miłosierdzie. Objawia się zwłaszcza wobec tych, co cierpią. Miłosierdzie Boże jest zatem przede wszystkim od pierwszych ludzi: Adama i Ewy, gdy zgrzeszyli. Bóg okazał im swe miłosierdzie i choć utracili raj, to w ziemskim życiu. Raj był na ziemi, jakim je znamy, zasłużyli na zbawienie, a nadto stali się błogosławionymi, inaczej świętymi, i bez czyszcowej pokuty weszli do nieba. Miłosierdzie objęło cały wymiar ich czynu i to z nadatkiem. Cały wymiar czynu, bowiem objęło ono ostatniego ich potomka, ostatniego człowieka na ziemi. Z nadatkiem, bowiem ofiara zadość uczynienie za ich winę była najwyższa i najdoskonalsza, bo był nią sam Bóg. Z nadatkiem, bo ofiara była Przepełniona cierpieniem W najwyższym stopniu Od czasu pojmania Jezusa Aż po agonii na krzyżu Cierpieniem fizycznym, lecz i duchowym Potęgę duchowego cierpienia znacie Poprzez krwawe łzy w ogrójcu Wyrazie Jaki może dać ludzkie ciało w najwyższym duchowym cierpieniu, poprzez ukryte tortury w ciemnicy. Ofiara jednak była przez 33 lata. Jak sam Jezus mówi o sobie, Waltorta umierał od powicia. Dla dopełnienia tej ofiary podobnie umierała i Matka Boża. Zatem Bóg, Troisty, daje człowiekowi, który cierpi, miłosierdzie. W pełnym wymiarze daje swe miłosierdzie. Cierpi zaś każdy człowiek, każdy potomek Adama i Ewy, choćby nawet był. Zadowolony z życia, żył dostatnio i nie imały się go choroby. Zatem Bóg przychodzi do człowieka w swym miłosierdziu. Jest ono także w czystcu oraz w piekle, przede wszystkim wobec dusz potępionych, a także w mniejszym stopniu w porównaniu do ludzi. Demonów. O miłosierdziu wobec demonów, lecz nie miłości, zaświadcza Ewangelia, gdzie demony proszą Jezusa, aby mogły wejść w świnie, a on im pozwala. I Tobie okazano miłosierdzie. Bóg stosuje wiatr. Do wełny jagnięcia. Tobie, abyś osiągnął u schyłku żywota stan, w którym mógłbyś wejść do życia wiecznego. Bez krótkiej, choć pokuty czystowej. Dajemy dary, które są oznajmione tym, którzy czytają Słowo Boże, na czasy ostatnie, dane Tobie. I przede wszystkim, damy te dary. Miłosierdzie wobec Ciebie jest pełne i z nadatkiem dotyczy Ciebie, lecz nie tylko Ciebie. Nie dotyczy tylko Ciebie dla Twojego uświęcenia i działania w ukryciu dla dusz, lecz działania jawnego dla Polski, nowego Jeruzalem. Nowy naród wybrany objawia się głównie w czasie Apokalipsy. Zaś Apokalipsa to słowo, które Bóg dał Izraelowi od początku i słowo, które będzie na końcu. Jak Izraelowi kazał wycinać pogańskie ludy, które nie uznawały. I nie chciały uznać jednego Boga, tak i wy będziecie wycinać lud pogański, dziki, który zachowa się wobec Was jak nikt nie zachował się wobec starożytnego Izraela. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim Dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali. I dano mu wielki miecz. Zatem ludzie będą się wzajemnie zabijali. Nie można o tym zapominać. To jest czas Apokalipsy. Nim nadejdzie wiosna Kościoła. Kościół przejdzie przez Golgotę i będą się ludzie wzajemnie zabijali. Już jest naruszone sakrum w katolickim kościele. Okaleczenia były i dawniej. Najpierw pierwsza schizma i podział kościoła na wschodni i zachodni. Potem Protestantyzm ze schizmą anglikańską. Teraz zaś cios jest w depozyt wiary. To wywołuje ferment i bunt samej ziemi. Dlatego są, a przede wszystkim będą, wojny i wielki ucisk. Walka toczy się z pierwiastkami zła na Wyżynach niebieskich. To co dotknie ludzi, to skutki wielkiej duchowej wojny, między dobrem i złem, między szatanem i jego sługami, a Bogiem reprezentowanym przez aniołów na czele ze świętym Michałem Archaniołem, z Bogiem. Nie można bowiem walczyć. I nie może sam Lucyfer, gdyż jest stworzony przez Boga. Teraz wykrzywioną karykaturą stworzenia Bożego, a że Bóg jest niej skończony, zatem moc Lucyfera nijak ma się do mocy stwórczej Boga, do mocy sprawczej. Do majestatu i władzy. Różnica jest więc większa. Mówił to dla Waszego zrozumienia: między mocą Boga a Lucyfera, niż przed człowiekiem, a trzymaną przez Niego tresowaną myszką. Ani ta nie może uczynić człowiekowi krzywdy ani musiał oprzeć Bóg jednak ukrywa swą potęgę i majestat zawsze pokaże tylko część swej mocy i majestatu i gdy wielkie plagi przyjdą na ziemię i na sądzie ostatecznym Bóg w cudzysłowiu, lubi ukrywać swą moc i czynić cuda, w których się uniża, jak największy wam znany cud, który uczynił, czyli obecność swą dał, całego siebie w pszennym kawałku pieczywa, Boga, nikt nie pokona. Nie ujmie mu chwały. Nie zaszkodzi mu. Choć znieważy. To nie ujmie mu chwały, zniewaga Boga największa jest w profanacji Najświętszego Sakramentu, w Komunii Świętej. Lecz na to Bóg dozwala, i z tym się liczył, dając ten. Największy skarb od samego początku. Lekceważenie profanacji jest niedopuszczalne, a brak ekspiacji po profanacji wielkim zaniechaniem i grzechem, tak jak to dotyczy tego ukraińskiego chłopca. Nie trzeba być. Orłem myśli ludzkiej, by zrozumieć, że mu to zlecili dorośli. I oczywistym jest wniosek, iż uczynili to jego krajanie. W cudzysłowie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Wypowiedziane w tej sytuacji do ciebie przez księdza z tytułem doktora teologii. Jest wielkim błędem. Właśnie brak posługiwania się rozumem obok wiary i łączenie tego w zgodzie z tradycyjną nauką Kościoła jest przyczyną bardzo istotnych problemów Kościoła. Dziś zwłaszcza, lecz jeszcze przed Soborem. Ty zaś, dziecko, jak widzisz, masz wielkie łaski. Od tej rozmowy z księdzem, od tego momentu poprawiła się znacznie pogoda, jest o wiele więcej słońca i dni słonecznych. A zinicjowałeś tylko spotkanie w sprawie zostawionej przez księdza, któremu to zgłoszono profanacją. Przez ukraińskiego chłopca. Uczynili zatem zamach na to, co jest dla Was najświętsze i na to, co jest najważniejsze. Zamach na samego Boga. W kraju, gdzie są gośćmi i jedzą chleb, prawie zawsze niezasłużony, ten darmowy. Bo prawie zawsze nie są prawdziwymi uchodźcami to znaczy, do wyjazdu z kraju nie zmusiło ich zagrożenie życia. Są to duże winy waszych wrogów i wysługujących się im rządzących. Część zapłacą na tym świecie, resztę na tamtym. Dla nich zaś najlepiej byłoby, aby cały dług spłacili na tym. Niestety, nie jest to możliwe. Czasy nie pozwolą na wieloletnie więzienie o zaostrzonym rygorze. Pozbawienie zaś ich życia, połączone z dotkliwą, trzy, trzydniową nawet kaźnią, nie może mieć miejsca w narodzie wybranym. Pozbawienie życia tak, kaźni nie. Jedynie Ty będziesz zadawał cierpienie, nie prowadzące bezpośrednio do śmierci. Przez łamanie kończyn oraz oparzanie ogniem. Inni przez użycie standardowej broni w wypadku kobiet i dzieci przez poderżnięcie gardła W cudzysłowiu oto dziś dzień krwi i chwały. Ta pieśń jest też prorocza i odnosi się do waszej przyszłości także Przelewano wielokrotnie waszą krew. Najlepsi synowie tej ziemi dawali ją ochoczo. Teraz zaś zostanie przelana ostatni raz, lecz trzeba, by była przelana krew waszych wrogów. Przede wszystkim zaś tych, którzy nie będą bezpośrednio was mordować. A więc kobiet i dzieci. Dziesięć milionów. Tak musi stać się z tym narodem, który zadany mu chleb i okazane serce zapłaci waszą krwią. Bez Bożej pomocy zginęlibyście, gdyż zbyt obrosła was zdradziecka pajęczyna. Jesteście jak mucha w sieci która może tylko żałośnie brzęczeć potrzeba wam dopiero boskiej dłoni która przerwie pajęczynę to boską dłonią będzie opamiętanie po oświeceniu sumień pokuta zjednoczenie narodowe i dary boże nadprzyrodzone Przede wszystkim namaszczony, brat Andrzej i także ty, lecz twoje utrzymanie się na drodze Bożej nie jest przesądzone. Gdybyś teraz utracił drogę Bożą z własnej tylko winy, zawsze będziesz miał zasługę za to, co było dotychczas, ale i świadomość. Utratę tego, co jest dla ciebie, ale i dla Polski. Bóg pomoże Polsce w inny sposób i spektakularnie, gdybyś przestał być gniewem Boga Ojca, ale drugiego gniewu Boga Ojca, w narodzie polskim, nowym Jeruzalem. Nie będzie. Zezwalamy i na wszystko, niemal oprócz jednej rzeczy i drugiej w dwóch wymiarach. Twe zwolnienie z winy i kary jest utrzymywane i będzie utrzymane do oświecenia sumień. Lecz bacz na to, jak wykorzystujesz Boży Dar i czy Zyskujesz łaskę dla siebie i dla Polski w, twych, w tych dwóch sprawach, jednej i drugiej, w dwóch wymiarach. Upominać możesz, jak chcesz, także słowem obraźliwym, lecz nie wulgarnym, i biskupów, i polityków. Oto nie jesteś ganiony. Tak, jak i za niedobre myśli, i wewnętrzną złość, ze względu na zachowanie się Twojej mamy. Opublikowałeś przekaz prywatny, i muszą tu być szybko podjęte decyzje, opóźnione już. Jak i nie możesz obywać się. Jak to chcemy, i Jezus, i ja, bez opłaconej pomocy do sprzątania i podstawowych zakupów. Raz dla oszczędzenia czasu dla Ciebie. Dwa, że zdrowie nie bardzo Ci na to pozwala. Zakochałeś się wczoraj w sanktuarium Matki Bożej na krzeptówkach, w dziewczynie w wieku Twej narzeczonej. Nie dajemy Ci też dlatego takiej znajomości, abyś się nie zakochał, gdyż nie możesz się w nikim zakochiwać, aż poznasz swą narzeczoną. Nie, zmieniłeś, nie zamieniłeś z nią ani słowa, a tylko widziałeś. Musisz obejść się bez takiej znajomości, do swego czasu. Zostałeś teraz sam. Nie masz potrzebnego ci wsparcia w bezpośrednim kontakcie. Przyjaźń z rówieśnicą nie udała się. Nie będę oceniał także ze względu na innych. Jednak Przyjaźni zażyłej, takiej, która by cię wspierała w czasie do sumień, nie będzie tutaj. Na tym kończę. Ja Duch Święty. Błogosławię Ci, moje dziecko. Błogosławię Was, tych zwłaszcza, którzy utrzymują Krzysztofa we wszystkich potrzebach i jesteście hojni. Oraz błogosławię czytelników tych przekazów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję najmilszy i najukochańszy Duchu Święty. Amen. Otrzymał Cyprian Polak.